Bo ja najbardziej cennię takie poradniki, no nie? No. Kuba, ty jesteś muzykiem, prawda? Prawda. Wiesz, bo dzisiaj ćwiczyłem orędzie wielkanocne, Exultet, i tam jest dużo takich znaczków. Zapytałem moich współbraci, co to za znaczki, a oni mówią, że to pauzy, ale do czego te pauzy służą? Po co one są? No, pauzy mają różne funkcje. Generalnie pauza to jest, że nic nie robisz. Nie wydajesz z siebie dźwięku. No i jeżeli na przykład jedna grupa muzyków ma pauzę, to lepiej słychać drugą grupę muzyków, no nie? Albo pauza jest po to, żeby zbudować napięcie, albo pauza jest dla grupy dętych instrumentów, żeby można było nabrać oddech. No, albo pojawia się też przed jakąś sytuacją zwrotu, nie? Zobacz, dzisiaj Wielka Sobota i to też można powiedzieć, że to taka pauza, no bo cisza, nic się nie dzieje, nie ma Eucharystii, pewnego rodzaju pustka. To taka pauza, chyba też po to, żebyśmy sami się zatrzymali i zastanowili się, no za czym biegnę, dokąd biegnę. Zobacz, ta pauza prowadzi nas do liturgii Wielkiej Soboty, do liturgii paschalnej. Ta pauza prowadzi nas do zmartwychwstania. Jezus pokazuje nam, że On zwycięża śmierć, że pokonuje tą śmierć. I przez to, kiedy my możemy się zatrzymać właśnie dzisiaj, w tę Wielką Sobotę, możemy zwrócić i nabrać kurs właśnie na zmartwychwstanie, na życie wieczne. Zobaczyć to, że krzyż, cierpienie, to nie jest koniec. Że grób, to nie jest koniec. Że jest nadzieja. I tą nadzieję dał nam Chrystus. Daje nam Chrystus zmartwychwstały. I ta nadzieja dzisiaj pięknie wybrzmi w czasie liturgii paschalnej, bo przecież pierwszy raz od 40 dni wyśpiewamy uroczyste Alleluja. To jest takie Alleluja, które od razu szybciej bije serce, kiedy słyszy się te słowa. I to jest właśnie ta nadzieja Wielkiej Soboty. Po to jest ta pauza, po to jest ta dzisiejsza cisza, żeby doprowadzić nas do tego radosnego Alleluja, żeby z całą mocą wyśpiewać: Chrystus żyje, Jezus żyje, On zmartwychwstał, pokonał śmierć, pokonał szatana.